Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest profesor Krzysztof Szczerski, minister w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, kłaniam się. Panie ministrze, premier Włoch Matteo Renzi podaje się do dymisji. Jeszcze nie teraz, ale za chwileczkę będą nowe wybory. Być może pierwszy eurosceptyczny rząd we Włoszech. I co to znaczy dla nas, bo waluty już szaleją? To znaczy kryzys w ważnym państwie strefy euro, co właśnie odbija się na walutach, dlatego że to po prostu oznacza kolejny element niepewności w Europie. Rzeczywiście jest tak, że dzisiaj te sygnały o niepewności i niestabilności przychodzą z tych głównych państw europejskich. To samo dotyczy... Frank szwajcarski 4,15, euro 4,50 i to nie wygląda na to, żeby to była najgorsza wiadomość, jaka nas może spotkać. No właśnie, to jak patrzymy na przykład na rating Standard & Poor's, tak, który pokazał, że polska gospodarka w perspektywie ma dodatnią, pozytywną opinię, to znaczy, że dzisiaj te niepokojące informacje gospodarcze właśnie dochodzą od tych krajów, które raczej są do tej pory wydawało się, że są elementami stabilności walutowej w Europie, a nie niestabilności. No panie ministrze, ale czy to oznacza, że tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić, to się przyglądać i trzymać kciuki? I właściwie nie wiadomo za kogo i za co. Nie, musimy po pierwsze naprawiać Europę. Po drugie, musimy to oczywiście dbać... To rzeczywiście drobiazg, już pędzę. No tak, no, robota duża, ale to warto mieć wyzwania poważne przed sobą sobie stawiać. Natomiast to, co musimy robić tutaj w Polsce, to utrzymać polskie tempo gospodarcze, które wynika z wewnętrznego rynku. I to jest dzisiaj zadanie główne. Także jeżeli chodzi o inwestycje, panie to wczoraj słyszeliśmy wie w Ministerstwie dobrze, Rozwoju. Że każdy kryzys, czy w Niemczech, czy na Węgrzech, a już nie mówię o takim wielkim kraju jak Włochy, jednak no, powoduje, że polska złotówka traci i że w związku z tym na przykład kredyty we frankach, kredyty w euro, wszystko to staje się znacznie droższe. No to pan stwierdza fakty. Ja mówię na temat tego, jakie są na to recepty. Receptą jest dynamika wewnętrzna polskiej gospodarki, bo jeśli ja impulsy mówię, że z zewnątrz i tak są... Nic nie daje. Nie, daje, dlatego że Polska właśnie przez kryzys, poprzedni kryzys strefy euro przeszła przede wszystkim faktem posiadania własnej waluty. To bardzo dobrze, że mamy polskiego złotego, bo on jest naszym buforem przed tego typu kryzysami, które wywołują nieodpowiedzialni politycy w krajach centrum europejskiego. Po drugie, dobrze, że mamy duży rynek wewnętrzny, dobrze, że mamy pieniądze w portfelach Polaków dzięki 500+, bo to utrzymuje konsumpcję wewnętrzną, to jest bardzo ważne. Czekamy tylko na inwestycje. To, czego brakuje w Polsce, to rzeczywiście inwestycje, te były zahamowane ten w ostatnich miesiącach. Ten kamyczek do ogródka ministra Morawieckiego został odczytany. No to też do wielu samorządów niestety, bo panie to ministrze, jest ich problem poważny. Panie ministrze, ostatnie dni ministra Waszczykowskiego, no najwyraźniej szef MSZ-u nie panuje nad kadrami, skoro po dwóch miesiącach musiał odwoływać wiceministra Roberta Greja. Ja decyzje personalne pana ministra nie komentuję, dlatego że to są jego odpowiedzialność, jego współpracownicy. On dobiera sobie skład. Byłem wczoraj na posiedzeniu kierownictwa MSZ-u i omawialiśmy plany na pierwsze półrocze przyszłego roku, więc to są ostatnie dni tego roku kto dla ministra Waszczykowskiego. Kto jak kto, ale minister odpowiedzialny za sprawy zagraniczne w kancelarii musiał się interesować tym, dlaczego zwolniono wiceministra spraw zagranicznych i to w czasie, kiedy miał jechać z wami, lecieć z wami do Szwecji. Ja interesowałem się tym, żeby była dobra współpraca z MSZ-em. Pana ministra Greja w Szwecji zastąpiła pani minister Szczęch i to była dobra wizyta. Natomiast nigdy nie będę ingerował w decyzje personalne kolegi mojego Witka Waszczykowskiego, dlatego że to, jak powiedziałem, każdy ma swój zakres odpowiedzialności. Ja odpowiadam za moich pracowników i jak cokolwiek pan redaktor znajdzie na temat moich pracowników, to panu wytłumaczę, dlaczego taka czy inna osoba została zatrudniona. Pańskiego kolegę Witka Waszczykowskiego mógł pan jednak spytać o to, dlaczego tylko dwa miesiące trwała kadencja wiceministra spraw zagranicznych. To nie jest jego asystent, to nie jest ktoś od parzenia mu herbaty, to jest wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej. Ale rzeczywiście zapytałem. I jaką pan usłyszał odpowiedź? Wyczerpującą. A czy mógłby pan naszym słuchaczom, bo to jednak słucha nas dobrych parę milionów osób, powiedzieć, jaka to była odpowiedź? No, co powinniśmy wiedzieć, oprócz tego, że wszystko jest dobrze, wszystko świetnie w ogóle? Odpowiedź, której na ten temat ktokolwiek może udzielić, jest wyłącznie minister Waszczykowski. I minister Waszczykowski nic nie powiedział. Dobrze, to może pan odpowie na pytanie, co oznacza to ultimatum ministra Waszczykowskiego do maja, które dał Donaldowi Tuskowi. Donald Tusk ma do tego czasu zmienić swój stosunek do polskiego rządu. Rzeczywiście jest tak, że jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że to już jest druga osoba z tego samego obozu politycznego, która zajmuje stanowisko w kierowniczym instytucjach europejskich po Jerzym Busku. I patrzymy na to, czy po ich kadencjach jakiekolwiek sytuacja, pozycja Polski, Polaków
w Brukseli, w instytucjach europejskich uległa zmianie? Czy już nie jesteśmy traktowani jako nowe państwo członkowskie, jako ktoś, kto się uczy, jako ten uczeń, którego należy traktować się jako jednak kraj słabszy od pozostałych? Powiedzieć niestety nie. To jest ogromny problem, bo my już mieliśmy jako Polska dwie ważne instytucje europejskie, gdzie Polacy mieli stanowisko istotne. Efekty? Żadnych. Tak, na tym polega problem, że dzisiaj Martin Schulz odchodzi z Parlamentu Europejskiego i ustawia swoich wszystkich pracowników tak, żeby w przyszłości mieli stanowiska kierownicze w Parlamencie Europejskim, w administracji parlamentu. Chce mi pan powiedzieć, że nie mamy nic z obecności Tuska na czele Rady Europejskiej? Proszę zobaczyć dla Polski jako państwa i dla Polaków w instytucjach europejskich, czy nastąpiła zasadnicza zmiana po tym, jak już powiedziałem, po Jerzym Busku, Donald Tusk także teoretycznie zabiera polskie miejsce, czy w sensie jest traktowany jako ktoś, kto pochodzi z Polski, więc powinien także przynieść dla Polski jako kraju i dla Polaków w instytucjach europejskich wymierne korzyści. Nie ma czegoś takiego. Donald Tusk nie przyniósł Polsce realnych korzyści. Nie przyniósł, jeżeli chodzi o to, co mógł zrobić jako przewodniczący Rady Europejskiej bezpośrednio dla pozycji Polski w Unii Europejskiej. Panie ministrze, nie niepokoi pana taka sytuacja, no to co się dzieje teraz z samolotami dla VIP-ów? To znaczy najpierw pani premier Szydło, no ostatnio wy mieliście jakieś... My mieliśmy ustawkę techniczną, to jest rzecz, która się zdarza poza decyzjami ludzkimi, że tak powiem. Jasne. Chodzi mi tylko o to, że nie ma porządnych samolotów, a nawet jak są samoloty, to przypadek pani premier pokazuje, że dochodzi do jakichś przedziwnych sytuacji. Te samoloty się nadmiernie obciążą, zamiast dwóch ma lecieć jeden, zamiast jednego dwa. No w każdym razie jest to co najmniej niepokojące. Zgodzi się pan? Powiem tak, że myślę, że sytuacja z Londynu jest trochę wyolbrzymiona, natomiast niepokoją mnie tylko dwie rzeczy. Jedna, chciałbym jednak wiedzieć o tym, że ktoś za to poniesie odpowiedzialność. Dlatego, że tak, że to musi być, nie ma czegoś takiego jak decyzje, których podejmuje się jakby w powietrzu. Nie, to ktoś zawsze podjął decyzję o tym, że na przykład wprowadza dziennikarzy, jak rozumiem z tego artykułu, do samolotu ponad miarę. Po prostu ktoś taką decyzję podjął i to nie można powiedzieć, że została podjęta. Podjęła się decyzja. Decyzja się nie podejmuje. Ktoś ją podejmuje. Pan minister w Kancelarii Prezydenta oczekuje wyciągnięcia konsekwencji, tak? Oczekuję tego, że po prostu się ktoś przyzna do tego, że to był błąd i z tego wyciągną potem wnioski, dlatego że zapanował nad sytuacją. I druga rzecz, która mnie niepokoi, to nie może być tak, że premier Szydło czekała na to i pół rządu na to, żeby ludzie niżsi w hierarchii urzędniczej dogadali się między sobą, kto wyjdzie z samolotu. No tak po prostu nie może być. Prezydent, premier nie mogą czekać na swoich urzędników, że oni się łaskawie zgodzą między sobą, kto będzie frajerem i wyjdzie z samolotu. Tak po prostu nie może być. Prezydent raz czekał pół minuty na jednego z urzędników, bo się spóźniał do kolumny i już po tym, co usłyszał, już więcej się nigdy nie spóźniał. Panie ministrze, czy pan prezydent będzie tak stanowczy również w innych aspektach swojej działalności? Innymi słowy, czy kiedyś doczekamy momentu, kiedy pan prezydent zawetuje jakąś ustawę? Pan prezydent jest bardzo stanowczy. W związku z powyższym z tymi wszystkimi rzeczami, którymi się nie zgadza, te decyzje odrzuca. Czyli jak rozumiem, ze wszystkimi dotychczas się zgadzał? Jak powiedział sam w wywiadzie, nie uważa, że popełnił kiedykolwiek w swojej kadencji błąd, jeśli chodzi o decyzje, które podejmował. Przewiduje pan, wydającej się przewidzieć z kolei przyszłości, jakąkolwiek odmowę, jakieś weto? Oczywiście, że przewiduje, że taka rzecz jest możliwa, dlatego że weto jest takim samym instrumentem jak podpis prezydenta, więc prezydent ma do dyspozycji obie możliwości. Na razie jest to tak samo realne jak Święty Mikołaj. Jeśli pan prezydent uważa, że rząd realizuje także jego program, no to przecież nie ma powodu, żeby bardzo na statystyki decydował się czymś innym. Dziękujemy my, słuchaczom RMF-u. Zostajemy w RMF24.pl i w interi.pl. Ja dziękuję bardzo za mikołajowy prezent w postaci rozmowy z panem redaktorem.